To działo się w nocy z soboty na niedzielę minionego weekendu. 23-latek w rejonach dworca PKP ranił nożem przypadkowego przechodnia w plecy. Spowodował tym samym obrażenia zagrażające życiu. Mężczyzna ten po otrzymaniu tego ciosu szedł jeszcze w kierunku domu i tam w pobliżu sąsiad udzielił mu pomocy, wzywając karetkę pogotowia ratunkowego, powiadamiając o tym zdarzeniu policję. Wkrótce tej samej nocy zatrzymano sprawcę, który zadał tę ranę nożem pokrzywdzonemu mężczyźnie. Okazał się nim 23-letni mieszkaniec Głogowa Dawid H. 44-letni mężczyzna tak naprawdę cudem przeżył, bo pomoc nadeszła szybko. Najpierw trafił do głogowskiego szpitala, a następnie przetransportowano go do Wrocławia. Prokurator uznał, że Dawid H. chciał zabić przechodnia i działał z zamiarem bezpośrednim. Zamierzonego celu sprawca nie osiągnął z uwagi na niezwłocznie udzieloną pokrzywdzonemu pomoc medyczną. Po przesłuchaniu w charakterze podejrzanego prokurator skierował wniosek do Sądu Rejonowego w Głogowie o jego tymczasowe aresztowanie i w dniu wczorajszym sąd podzielił tutaj wniosek w całości prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzanego na okres 3 miesięcy. W związku z tym, że przestępstwo usiłowania zabójstwa jest tak samo karane jak jego dokonanie, Dawidowi H. grozi nie mniej niż 8 lat więzienia, a najsurowszy wyrok, jaki może usłyszeć, to dożywocie.